kanalizacja sanitarna rozdzielona jest kanalizacją deszczową. Czyli są odrębne dwie rury w każdej ulicy, które rozdzielają te ścieki. I tutaj na oczyszczalnie jest jeden wylot, czyli całe ścieki z miasta spływają na oczyszczalnię. I grawitacyjnie, częściowo pompowo, jest kilka pompowni. I teraz przejdziemy, zobaczymy pierwsze elementy. Ścieki pierwsze jak przypływają, to trafiają na komorę krat. I z tych ścieków są wyłapywane elementy stałe. Dwie kraty, jedna jest w remoncie podniesiona, ta druga jest opuszczona. Tam są takie schodki, gdzie są wyłapywane elementy stałe, które są prasowane, mielone i do pojemnika i z tego się nie da oczyścić, to trzeba wyciągnąć stałe. Krata trafiała, a schodki to wędruje w górę. Ścieki napływają do wyłapnika, pompy, w komorze krat ścieki trafiają do takiego urządzenia jak piaskownik, on tam jest, nie będziemy tam wchodzić, bo tam może daleko. Bo w piaskowniku są stare osadniki Imhoffa, które były budowane na początku, one są wykorzystane i to są te barierki, to widać, to jest takie wstępne oczyszczanie ścieków, a po tym wstępnym oczyszczaniu ścieki trafiają, to są dwa ciągi technologicznie rozdzielone, tam jest takie same zbiorniki. Na początku jest komora defosfatacji, nitryfikacji, denitryfikacji i to wszystko tutaj, osad czynny, bakterie się nam nadają. Jest oddzielany osad nadmierny od oczyszczonej wody, a to co się przelewa przez ten plasty przelew, to już są ścieki oczyszczone i można zobaczyć jak one wyglądają, jak one żyją. Moim zdaniem oczyszczania ścieków jest jednym z najważniejszych obiektów komunalnych na terenie miasta, ponieważ no, trudno byłoby sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby oczyszczalnia źle funkcjonowała, jakie to było zagrożenie dla środowiska, a tą rolę ona musi spełniać i do tej pory spełnia bardzo dobrze. Mimo wszystko postaraliśmy się o to, aby złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2016 roku pan burmistrz wyraził zgodę o to, abyśmy mogli aplikować o środki na modernizację oczyszczalni ścieków. I chcę powiedzieć, że startowaliśmy w takim programie, którym w tej chwili znajdujemy się na liście podstawowej. To są środki z Unii Europejskiej. To jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Złożyliśmy wniosek i ten wniosek na tej liście podstawowej znajduje się na takim miejscu, które gwarantuje, że możemy starać się i uzyskać dofinansowanie naszych zamierzeń. Powiem, że całkowity koszt inwestycji wynosi 40 732 547 zł. W tym dotacji z Unii Europejskiej jest 21 111 000, tak na okrągło. Dodatkowo możemy uzyskać pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 milionów oraz środki własne, które są potrzebne do zrealizowania tej inwestycji, to jest 7 616 000 zł. Dlaczego zdecydowaliśmy się na modernizację? Mimo tego, że oczyszczalnia nie weszła do tej pory od wielu bardzo długich lat w żadne kary za przekroczenie jakości ścieków, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebna jest modernizacja, która wymieni elementy, które się zużyły przez taki długi okres eksploatacji. Przede wszystkim zmniejszy ich energochłonność, co wpłynie znacząco na zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków. Także zostaną wymienione najważniejsze i zmodernizowane najważniejsze elementy, które tego wymagają. Dodatkowo tutaj za mną znajduje się mapa poglądowa przedstawiająca usytuowanie obiektów na terenie oczyszczalni ścieków. I w kolorze białym zaznaczone są obiekty, które będą dobudowane. Państwo dostaniecie na koniec naszego spotkania, albo prześlemy Państwu materiały prasowe, z których będzie można skorzystać i ta mapa również jest tam załączona z legendą. Będzie można sobie wtedy zobaczyć, które obiekty są modernizowane, które dobudowywane.
Czyli jednym z podstawowych elementów, które chcemy osiągnąć, to jest zmniejszenie energochłonności i zapewnienie prawidłowej eksploatacji i zmniejszenie awaryjności i pewności działania oczyszczalni ścieków, taka pewność ma wpływ na to, że ścieki zrzucane do środowiska oczyszczane są w wymaganych przez Unię Europejską parametrach. Dodatkowo od ostatniej modernizacji oczyszczalni upłynęło prawie 18 lat i w tym czasie jakość ścieków dopływających na oczyszczalnię diametralnie się zmieniła. Czym to jest spowodowane? Kiedyś, można powiedzieć, ścieków było dużo i one niosły pewną ilość ładunków zanieczyszczeń. Natomiast na dzień dzisiejszy cały rozwój techniki cywilizacji sprawia to, że mamy energooszczędne urządzenia, pralki, zmywarki. Powoduje ten fakt takie problemy, że ścieków jest dużo mniej, natomiast one niosą z sobą dużo większy ładunek zanieczyszczeń. Przepustowość oczyszczalni to jest dobowa 15 750 metrów sześciennych na dobę. To jest maksymalna przepustowość ścieków. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy około 8 tysięcy. Ale ładunek niosony z tą ilością ścieków jest dużo większy niż był kiedyś. Dlatego cały proces technologiczny musimy przestawić i być przygotowanym do tego, aby taki ładunek ścieków i te zanieczyszczenia oczyścić w stopniu wystarczającym. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki socjalno-bytowe, czyli te, które pochodzą z normalnej bytności człowieka, czyli budynki wielorodzinne, domy jednorodzinne, ale 50% to są ścieki przemysłowe, czyli nasze duże zakłady przemysłowe w Turku, Miranda, mleczarnia, to są najpoważniejsi dostawcy ścieków przemysłowych, nowe firmy, które się budują w strefie. Dodatkowo ta modernizacja spowoduje to, że nowe zakłady przemysłowe budujące się w strefie bez problemu będą mogły zrzucać ścieki do naszej kanalizacji i my sobie z nimi poradzimy. Czyli ta perspektywa rozwojowa miasta będzie dzięki tej modernizacji również zapewniona. Od wielu lat wychodzimy do okolicznych gmin naszego powiatu również z taką propozycją, że te ścieki z tamtego kierunku również możemy przyjąć i oczyścić. I w przypadku dwóch gmin już takie rzeczy robimy. Krótko może Państwu jeszcze powiem o historii oczyszczania ścieków w Turku. Otóż projekt opracowany przez Poznańskie Biuro Budownictwa Komunalnego w 1963 roku to był pierwszy projekt budowy oczyszczalni ścieków w Turku. On został zrealizowany w latach 70. i od tego czasu możemy powiedzieć o tym, że ścieki w Turku są oczyszczane i to zgodnie zawsze z przepisami, które w tym zakresie obowiązywały. Oczywiście ten pierwszy projekt dotyczył, że tak powiem, mechanicznego oczyszczania ścieków, czyli była komora krat, piaskownik, osadnik Imhoffa i to było takie, że tak powiem, w stosunku do tego, co dzisiaj robimy ze ściekami, to były takie podstawy, początki. Ale on dał nam, że tak powiem, doświadczenie, które latami rozwijaliśmy i które mogliśmy dojść do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Tak jak mówiłem, następna modernizacja nastąpiła w latach 74-80 i wtedy została dołożona biologia, czyli usuwanie tych związków biologicznych ze ścieków. Następna modernizacja lata 1998-2000 i ta modernizacja to była taka, którą właściwie do dnia dzisiejszego eksploatujemy w tym zakresie oczyszczalni i tam została również dołożona część osadowa, która powoduje, że te wszystkie odpady, które powstają w procesie oczyszczania ścieków są prawidłowo zagospodarowane, wykorzystane i nie stanowią obciążenia i balastu dla środowiska.
To, że podjęliśmy taką decyzję, żeby rzeczywiście modernizować tutaj naszą tam oczyszczalnię ścieków, to był właśnie rok 15, kiedy rzeczywiście 15-16 rok to już było, ta decyzja musiała być podjęta, ponieważ było to bardzo ważne zadanie dla miasta. Jest to jedna z podstawowych rzeczy, która musi funkcjonować sprawnie w naszym mieście. Dlatego też no, trzymaliśmy kciuki właśnie za ten projekt, żeby rzeczywiście udało nam się w końcu to zrobić, bo to jest w pewnym sensie taki skok cywilizacyjny dla naszego miasta, zmodernizowanie tej oczyszczalni. Jestem po rozmowach z kilkoma wójtami, że zamiast budować własne oczyszczalnie ścieków na terenie własnych gmin, to dobrze by było, żeby rzeczywiście skorzystali z naszej oczyszczalni ścieków po modernizacji i żeby rzeczywiście w tym momencie te ścieki odprowadzali tutaj do nas, co będzie korzystne dla wszystkich. Zarówno dla gmin, jak i dla naszej gminy, dla miasta Turku. Po prostu musieliby dociągnąć tylko tutaj te kolektory sanitarne w tym momencie do naszego miasta, co na pewno będzie wiązało się z niższymi kosztami niż budowa nowych oczyszczalni na terenie każdej z tych gmin. I już nie mówię o takich tak zwanych kosztach eksploatacyjnych, remontowych i innych jakichś pochodnych, które wynikają właśnie z eksploatacji. Już nie mówię o kosztach nawet tutaj osobowych. I to jest bardzo ważne dla nas. Ja to bardzo się cieszę i dziękuję w ogóle całemu zespołowi PGKM-u, bo to w pewnym sensie to wymagało też wielu poświęceń ze strony załogi i ze strony tutaj spółki PGKM, gdyż jak pamiętacie Państwo, przychodziłem, pierwsza rzecz jaką tutaj zrobiliśmy, to były też cięcia wydatków. Cięcia wydatków nie tylko były w sferze budżetu miasta Turku, ale również w sferze po prostu spółek miejskich i te cięcia również dotknęły PGKM. Efekt teraz mamy tego taki, że rzeczywiście możemy starać się właśnie o dofinansowanie z różnych środków zewnętrznych i są środki na ten wkład własny, który jest wymagany zawsze za każdym jednym razem. Bo ta kwota, o której tutaj pan prezes mówił, to jest kwota niemała, tak, którą musi tutaj PGKM zaangażować właśnie po to, żeby móc zmodernizować tą oczyszczalnię ścieków, która naprawdę no, będzie oczyszczalnią nowoczesną, która powinna wystarczyć na wiele, wiele lat po prostu naszemu miastu. Także tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę też. Z jakimi gminami to były rozmowy? Powiem tak, mamy, myślę, że nie, bo rozmawialiśmy, prosiłem, żeby właśnie rozważyli taką możliwość. Chodzi tu przede wszystkim o gminę Władysławów, gminę Malanów w tym momencie. Mamy tutaj już gminę Przykona, gmina Turek, wiadomo, że jest w aglomeracji Turek w tym momencie. No i gmina Brudzew. To są, mówię, takie gminy, które rzeczywiście, my jesteśmy na nich gotowi, przygotowani, żeby rzeczywiście do nas po prostu mogli się przyłączyć. Teraz tylko, no, oczekujemy od tych gmin, czy rzeczywiście widzą taką wolę, możliwość współpracy. My jesteśmy gotowi. Myślę, że to będzie korzystne dla nas wszystkich, dla całego tutaj tego regionu. Inwestycja jest rozłożona w czasie, a już od 2000, wynik za 2015-16 odkładaliśmy środki na kapitał rezerwowy. Czyli robiliśmy rezerwę celową. Pochodzącą z zysku wygenerowanego w spółce na to, aby te pieniążki wykorzystać i jako ten wkład własny mieć. Że no cały czas musimy mieć świadomość tego, że modernizacja będzie wykonywana w ciągu ruchu oczyszczalni. Ona, oczyszczalnia nie będzie wyłączona, musi spełniać wymogi ochrony środowiska i ścieki. Dla u nas jest to, że tak powiem, metoda przećwiczona, bo ostatnia modernizacja 18 lat temu, to za naszej też pamięci, że tak powiem, i bytności tutaj była przeprowadzona i odbyła się bez problemu. Mamy dwa ciągi technologiczne i taki układ oczyszczania ścieków pozwala na płynne prowadzenie robót budowlanych bez zakłócania procesu technologicznego.